Proszę Państwa, będziemy mówić o HMO, czyli Human Milk Oligosaccharides, które jak Państwo widzą, są przełomem, ale dosyć leciwym przełomem, bo w 50-tych latach już ta funkcja prebiotyczna oligosacharydów mleka ludzkiego została opisana. I długo bardzo trwało, zanim zdefiniowano rzeczywistą biologiczną rolę tych czynników, które są zawarte w mleku ludzkim. I trzeba określić, z czego właśnie się składają oligosacharydy mleka ludzkiego. Otóż składają się tylko z 5 różnych monosacharydów, a jest ich około 200, w sensie samych oligosacharydów, ale składowych jest tylko 5. Jest to glukoza, galaktoza, N-acetyloglukozamina, fukoza i kwas sialowy. One są powiązane ze sobą za pomocą kilku typów wiązań glikozydowych, a każda z tych struktur zaczyna się od jednostki laktozy, która jest, ta połączenie jest katalizowane oczywiście przez enzym syntaza laktozy. Czyli jak Państwo widzą, 5 różnych monosacharydów i mnóstwo różnych pochodnych. Jakie jest ich znaczenie? No, znaczenie jest coraz bardziej zrozumiałe, bo przedmiotem badania wielu laboratoriów na świecie jest wykrycie biologicznej roli oligosacharydów ludzkich na tym najwcześniejszym etapie rozwoju odporności. Skoro wiemy, że karmienie piersią chroni noworodki przed zakażeniami, no i nie tylko. Państwo wspomnieli już o chorobach cywilizacyjnych także. Ale co istotne jest, że te efekty immunomodulacyjne Human Milk Oligosaccharides, które były uzyskane w badaniach in vitro, in vivo, no pokazują, w jaki sposób samożywienie we wczesnym okresie życia może wpłynąć na rozwój odporności. Są to węglowodany, które nie ulegają trawieniu oraz nie posiadają wartości odżywczych. Co to znaczy? To nie dostarczają energii. Natomiast nie ulegają trawieniu, a więc stanowią substrat dla bakterii, które znajdują się w przewodzie pokarmowym, które korzystają z nich w sposób taki, by promować rozwój bakterii, które te węglowodany są w stanie strawić. Mają wartości odżywczych, ale 1% z tych węglowodanów, tych oligosacharydów, się wchłania. Czyli jeżeli wiemy, że ich zawartość w mleku we wcześnym okresie życia jest, czy karmienia, nie życia, jest duża, to ten 1% stanowić może dość znaczącą część składowych, które się wchłaniają, które mogą mieć i mają także efekt systemowy. Ta tradycyjna mieszanka dla niemowląt, która w nowoczesnych preparatach nie zawiera wielu składników dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka w celu uzyskania immunologicznej odpowiedzi, no, jest uzupełniona przez Human Milk Oligosaccharide, czyli te oligosacharydy mleka ludzkiego. No, w mlekach przemysłowych brakuje specyficznych przeciwciał, brakuje różnych składowych, które są zawarte w mleku naturalnym, ale skupmy się na tych właśnie oligosacharydach, które oparte są na specyficznym składzie genetycznym matki. No i dotyczą one tak zwanej grupy Lewisa i statusu sekretogennego mamy. Jest, proszę Państwa, problem, który mnie trochę trapi, ponieważ ja do końca nie jestem w stanie tego zrozumieć. Znaczy nie zrozumieć tych genów Lewisa. Nie jestem w stanie do końca. Różnorodność oligosacharydów mleka ludzkiego w oparciu o pochodzenie genetyczne matki. Przede wszystkim, gdzie są syntetyzowane? W gruczole sutkowej. Ilość ich różni się u różnych kobiet i w trakcie laktacji także. Jest najwyższe we wczesnych frakcjach laktacji i stosunkowo szybko zmniejsza się w czasie ze zmianą proporcji poszczególnych składników. No i ten system antygenu Lewisa to ludzki system grup krwi oparty na dwóch genach na chromozomie 19.
I tutaj mamy do czynienia z fukozylotransferazą 3, FUT może trzeci, no i FUT 2, czyli fukozylotransferaza 2 w genie sekresyjnym. Ten pierwszy jest w genie Lewisa, drugi w genie sekresyjnym. Ja przeglądałem mnóstwo prac na ten temat i widzę, że wszyscy, którzy powołują się na te właśnie tę zasadę znaczenia chromozomu 19, bardzo szybko prześlizgują się nad tym tematem, nie tłumacząc dokładnie, o co chodzi. Ja postaram się Państwu to troszeczkę wytłumaczyć, na tyle, na ile sam to rozumiem. Otóż na podstawie tej ekspresji, tej fukozylotransferazy drugiej i trzeciej, mleko matki można przypisać do jednej z czterech grup. Grupa pierwsza sekretogenne, grupa trzecia też sekretogenne. Te pierwsze dwie grupy, z których druga jest niewydzielająca, a czwarta podobnie, jest, nawiera gen Lewisa dodatni, natomiast trzecia i czwarta grupa gen Lewisa ujemny. Proszę Państwa, nie przywiązujcie się Państwo do tego specjalnie. Najważniejsze jest to, że niemowlęta kobiet, które nie mają enzymu FUT trzeci, wykazują opóźnioną kolonizację bifidobakteriami i wykazują większe różnice aktywności metabolicznej na mikroflory, zwłaszcza streptokokus. A więc brak tego enzymu FUT3 jest niezbyt korzystny. To jest, proszę Państwa, taka tabelaryczne przedstawienie tego, o czym przed chwilą Państwu mówiłem, że różnorodności human milk oligosaccharide, czy oligosacharydów mleka ludzkiego, w zależności od pochodzenia genetycznego. Mamy, tu jest dodatni, ujemny gen Lewisa i sekretogenny stan lub też jego brak. Ale na górze jest informacja, którą chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali. Na świecie tylko około 20% matek wydziela mniejszą ilość oligosacharydów w swoim mleku, czyli 80% kobiet ma dużo oligosacharydów w mleku. Zawartość ich wynosi 20-25 gramów w litrze, w siarze. Potem w dojrzałym mleku ta zawartość się zmniejsza do 10-15, to przeliczyć można na kaloryczność też mleka. Jakie są trzy główne kategorie tych oligosacharydów? Fukozylowane obojętne, sialilowane, kwaśne oraz niefukozylowane obojętne. Naturalne, czyli obojętne, stanowią 75% wszystkich human milk oligosaccharides, czyli oligosacharydów w mleku kobiecym. Dwa, fukozylolaktoza jest częścią fukozylowanej, podczas gdy lakto-N-neotetraoza, LNNT, jest częścią niefukozylowanych, obojętnych oligosacharydów. Po co Państwa męczę tym? Otóż dlatego, że 2FL i LNNT to są dwa takie dominujące obecnie w modyfikowanych, nowoczesnych mieszankach dla dzieci składniki, które coraz częściej znajdują się w diecie tej właśnie mlecznej, przemysłowej dla dzieci. Kobiety, które są sekretogenne, u tych kobiet 2FL, czyli 2-fukozylolaktoza, jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym oligosacharydem i stanowi prawie 30% wszystkich oligosacharydów, czyli 2FL to jest bohater numer jeden. W podsumowaniu tego, co mówiłem, mleko matki zawiera trzy główne typy HMO: fukozylowane, sialilowane i niefukozylowane obojętne. Proszę zobaczyć, że fukozylowane obejmują 2-fukozylolaktozę, a niefukozylowane obojętne obejmują lakto-N-tetraozę. Te dwa elementy, o których często będę jeszcze pewnie mówił. Te wszystkie obojętne oligosacharydy stanowią 75% wszystkich oligosacharydów, a najbardziej rozpowszechniony jest ten właśnie 2FL wśród wszystkich matek sekretogennych, rzecz jasna. Czynniki, które wyjaśniają zmienność w działaniu oligosacharydów, obejmują więc pochodzenie geograficzne i charakterystykę genetyczną matek. Zawartość jest w mleku matek różna u różnych. Z
System antygenów Lewisa, no to już żeśmy go sobie omówili. Oba geny działają w nabłonku gruczołowym i tam się produkuje oligosacharydy. Dominujący alel tych genów koduje enzymy wykazujące aktywność FIUT, podczas gdy aleje recesywne są niefunkcjonalne. Na całym świecie 20% matek wydziela mniejszą ilość oligosacharydów, no a stężenie tych dwóch oraz trzeciego jeszcze, lakto-N-tetraozy oligosacharydu, jest współregulowane i zależne od fukozylotransferazy drugiej. Tak jak Państwo widzą, nie wiem, czy ktoś z Państwa to zapamięta, ale mam nadzieję, że będzie to dostępne w postaci materiału, bo mówienie tych bardzo trudnych wyrażeń kilka razy nie wprowadza ładu. 80% populacji europejskiej stanowią matki o statusie wydzielacza. Jesteśmy w tej uprzywilejowanej sferze geograficznej, gdzie mamy, produkują oligosacharydy. I teraz to ważne, proszę Państwa. Noworodki i niemowlęta, które są karmione mlekiem matek, które nie są wydzielaczami, wykazują opóźnioną kolonizację bakteriami w rodzaju bifidobakteriace, natomiast wyższą liczebność taksonów bakterii z gatunku streptokokus. Czyli te dzieci karmione mlekiem matek niewydzielających oligosacharydy mają problem z mikroflorą jelitową. Niemowlęta karmione mlekiem matek niewydzielaczy są bardziej narażone na schorzenia przewodu pokarmowego. A jak się okazuje, nie tylko. Ta status wydzielacza ma także pozytywne znaczenie, jeżeli chodzi o następową ochronę przed rozwojem choroby alergicznej. Czyli ogólnie rzecz biorąc, proszę Państwa, HMO to są prebiotyki, które sprzyjają wzrostowi niektórych, ale nie wszystkich bifidobakterii. No i tutaj są wymienione bifidobakterium longum, subspecies infantis, która rośnie świetnie na 2FL, jako jedynym źródłem węglowodanów. No i porównając z tym bifidobakterium infantis i bifidum, rośnie nieco wolniej. To są takie szczegóły, które może nie mają specjalnego znaczenia, jeśli chodzi o tok naszego spotkania dzisiaj, ale mówię o tym, że rodzaj oligosacharydu, jego dominacja w mleku mamy, będzie miało wpływ modyfikujący na mikrobiom jelitowy dziecka, który później, jak się okaże, jest związany z sprzyjaniem lub nie różnym chorobom. I dzięki temu można sądzić, że skład, jeśli mleka mamy pod względem zawartości oligosacharydów, będzie miał znaczenie dla adaptacji do życia późniejszego oraz dla wzmocnienia tych barier ochronnych dla dziecka, które na przykład łączą się z tym, że bifidobakterium infantis wytwarza krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które pomagają stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii komensalnych zamiast potencjalnych patogenów. Dlaczego tak jest? No otóż, proszę Państwa, jeżeli te właściwości prebiotyczne kojarzą się z produkcją krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. One są z jednej strony źródłem energii dla komórek nabłonka jelitowego, szczególnie w jelicie grubym, i mają związek z trofiką śluzówki, a z drugiej strony powodują, że ten nabłonek jelitowy jest bardziej ścisły i bardziej odporny na agresję ze środowiska zewnętrznego przy okazji infekcji czy zakażenia bakteriami patogennymi. Tak więc HMO sprzyja rozwojowi specyficznej bifidobakterii i stymulując rozwój gatunków bifidobakteria, wyłączne lub częściowe karmienie piersią to najważniejszy czynnik związany ze strukturą mikrobiomu. Także ten efekt jest związany z obecnością właśnie human milk oligosaccharides, trzeciego co do wielkości składnika mleka matki. Pierwszym jest laktoza, drugim jest tłuszcz, a trzecim są właśnie oligosacharydy, a potem jest białko.
Oligosacharydy są, nie są unikalne dla mleka ludzkiego. W mleku krowim też są zawarte oligosacharydy, ale są inne i znajdują się w kilkaset, może nie kilkaset, to nie, chyba 200 razy mniejszych zawartości. No i tutaj znowu ta informacja o tych 200 różnych oligosacharydach, z których troszeczkę mamy już zidentyfikowanych. Co to jest, czy oligosacharydy to tylko probiotyki? To nie tylko probiotyki. Mają działanie przeciwwirusowe i przeciwdrobnoustrojowe. Po prostu wiążą się z patogenami i toksynami oraz bezpośrednio wiążą się z receptorami nabłonkowymi. To powoduje, że adhezja i infekcja przez patogeny jest blokowana, no bo jeżeli receptor jest zablokowany przez jakiś inny czynnik, receptor, przez który może wnikać bakteria, no to bakteria nie wnika. Czyli jak Państwo widzą, jest to element, który ma mechanicznie niejako sprzyja uodpornieniu się na inwazję wirusów lub bakterii. Poprzez wiązanie receptorów na komórkach dendrytycznych. Także te HMO służą jako rozpuszczalne receptory dla patogenów. One się wiążą z patogenami, no i wtedy taki patogen jest bezbronny, bo sobie wisi na tym HMO i nic nie może zrobić. A krótkołańcuchowe, o której wspomniałem, są metabolitami fermentacji wpływającymi na dojrzewanie komórek nabłonka. I co one czynią? Wspomniałem Państwu o tym, że wzmacniają integralnie funkcjonalną rolę nabłonka jelitowego poprzez modulowanie tych połączeń ścisłych, tight junctions, tak to się nazywa, zmniejszając w ten sposób przepuszczalność bariery jelitowej dla toksyn, dla bakterii. A więc migracja bakteryjna i migracja toksyn jest zmniejszona. Poza tym trzeba wspomnieć o tym, że oligosacharydy ludzkie oddziaływują z komórkami odpornościowymi. Nie tylko z tymi dendrycznymi komórkami, ale także z limfocytami T i B oraz wpływają na ekspresję pro i przeciwzapalnych cytokin. A więc mają rolę w utrzymaniu homeostazy immunologicznej. Tak na poziomie nabłonka czy światła jelita, jak i ten 1%, który się wchłania, może mieć działanie systemowe także we wpływie na komórki odpornościowe znajdujące się w organizmie. Czyli to znaczenie HMO jest ogromne, a mleko matek sekretogennych ze względu na stężenie 2FL i innych fukozylo pochodnych oligosacharydów jest korzystne. Promują wczesną florę jelitową zdominowaną przez bifidobakterie, zapewniają lepszą ochronę przed chorobami biegunkowymi, ale korzystne działanie nie tylko na tym polega. Modyfikują oczywiście florę jelitową, mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwadhezyjne, modulują odpowiedź komórek nabłonka jelitowego, mają wpływ na rozwój odporności oraz na rozwój mózgu. Jest taka choroba, która gnębi niekiedy, a już może w mniejszym stopniu, ale dzieje się tak nadal, martwicze zapalenie jelit noworodkowe, które oceniano w badaniu in vitro przez wykorzystanie oligosacharydów przez bakterie, które zostało powiązane z wystąpieniem martwiczego zapalenia jelit, czyli enterobakteriace mają związek patogenny z wystąpieniem NEK-u. Okazało się, że żaden ze szczepów tego enterobakteriace nie rośnie na tym 2FL, który dodawany jest do mieszanek w tej chwili, oraz na LNNT, a także na 6SL, czyli 6-sialylaktozję. Podczas gdy kilka szczepów enterobakteriace, w tym patogeny, dobrze rosło na galaktooligosacharydach, czyli tych tradycyjnie dodawanych przed erą HMO oligosacharydów do mlek niemowlęcy. Wpływ stanu wydzielania karmienia piersi na skład flory mikrojelitowej utrzymuje się długo, od 2 do 3 lat, czyli ma to sens odległy, jeśli chodzi o zapobieganie efektom negatywnym nieposiadania takiego właśnie składowej mleka, jakim są oligosacharydy. Korzystny wpływ na NEK odnotowano w przypadku 2FL, czyli 2-fukozylolaktozy. 2-fukozylolaktoza osłabia nasilenie eksperymentalnego NEK u zwierząt poprzez zwiększenie perfuzji kreski w jelicie noworodka na modelu myśli.
Jak Państwo widzą, to nie jest tylko prebiotyk, to nie jest tylko hamowanie adhezji bakteryjnej, to także działanie na perfuzję w naczyniach kreski. Te różne oligosacharydy mają różne aktywności biologiczne, jak już wspomniałem, i mówiłem troszeczkę o chorobach alergicznych i trzeba pamiętać o tym, że jest coraz więcej prac mówiących o tym, że oligosacharydy ludzkie mają związek z zabezpieczaniem rozwoju choroby alergicznej. Te badania są w większości w tej chwili na etapie badań laboratoryjnych, ale można powiedzieć, że rokują bardzo dobrze, jeżeli chodzi o określenie ich wpływu na występowanie alergii. Bo najbardziej ciekawą, może nie najbardziej, ale jedną z bardziej ciekawych cech HMO jest wpływ bezpośrednio na komórki nabłonka jelit i ekspresję genów, co prowadzi do zmian na powierzchni komórek i innych odpowiedzi komórkowych, także w odpowiedzi na alergeny. Ta równowaga, czy też immunomodulacja ma wpływ na, ma związek z produkcją cytokin i prowadzi do bardziej zrównoważonej odpowiedzi TH1, TH2, który jest jednym z mechanizmów zaburzona ta równowaga, wystąpienie choroby alergicznej. No i jeszcze szczepienia. To, proszę Państwa, będzie właściwie to, co powiem, ograniczało się do modelów zwierzęcych, ale krótko. Ta 2FL bezpośrednio hamuje zapalenie, w którym pośredniczy liposacharyd podczas inwazji toksykogennych bakterii E. coli. Czyli jak Państwo widzą, hamuje zapalenie, a w modelu zwierzęcym we wczesnym okresie podawane HMO przez 6 tygodni opóźniało i hamowało rozwój cukrzycy typu pierwszego u nieotyłych myszy z cukrzycą i ograniczało rozwój cięższego zapalenia trzustki w późniejszym życiu, czyli wpływ ogólnoustrojowy. O szczepieniu wspomniałem. W modelu szczepienia mysiej grypy dieta z 2FL poprawiła zarówno humoralną, jak i komórkową odpowiedź immunologiczną. Czyli dzieci szczepione, karmione piersią lub takie, które otrzymują mleko z zawartością 2FL, będą odpowiadały na szczepienie w bardziej swoisty sposób. Specyficzne dla szczepionki limfocyty T, CD4 i CD8, a także produkcja interferonu GABA były znacznie zwiększone w komórkach śledzionych myszy otrzymujących to 2FL. Czyli ta interwencja dietetyczna poprawiła zarówno humoralną, jak i komórkową odpowiedź immunologiczną uszczepionych zwierząt. Szczególnie chorzy to jest, proszę Państwa, pacjenci z zespołem krótkiego jelita i tu też znów model zwierzęcy. 2FL przyczyniło się do odpowiedniej adaptacyjnej po resekcji jelita w myśli modelu, a suplementacja 2FL zwiększała przyrost masy ciała po resekcji zastawki krętniczo-kątniczej i promowała histologiczne zmiany błony śluzowej w kierunku adaptacji. Czyli bardzo dużo dobroczynnych znaczeń także u chorych dzieci. Co prawda jest jeden kłopot, który ja miałbym, dlatego że zespół krótkiego jelita, jak Państwo wiedzą, ma charakteryzuje się krótkim jelitem. W związku z tym ustalenie dawki, która byłaby odpowiednia dla pacjenta, wymaga bardzo indywidualnego podejścia i spodziewanie się, że w krótkim jelicie ten efekt biologicznie pozytywny będzie równie istotny, może się okazać niezbyt łatwy do udowodnienia. Przepraszam. Suplementacja mieszanki 2FL wspomaga rozwój odporności, podobnie jak u niemowląt karmionych piersią. Podczas gdy suplementacja sami galaktooligosacharydami nie miała w tym związku. Oczywiście są prace, które to mu przeczą, ale one są stare i prawdopodobnie nie są już tak specjalnie eksponowane i aktualne wobec postępów w rozumieniu roli ludzkich oligosacharydów. Tutaj, proszę Państwa, pokazuję Państwu pracę randomizowaną niemowląt urodzonych o czasie,
które dostawały 2FL i LNNT lub w formule lub bez. No i co jakie były wnioski? No, wzrastanie było dobrze wyrażone i tolerancja znakomita. Natomiast objawy zespołu przewodu pokarmowego w grupie kontrolnej i w tej otrzymującej te dwa oligosacharydy były podobne. Co istotne, proszę Państwa, i czego, co mnie zawsze bardzo radośnie podnieca, to jest to, że dzieci otrzymujące te preparaty miały znacznie bardziej miękkie stolce. Te miękkie stolce przybijają od 20 lat mniej więcej w piśmiennictwie. Mówiąc szczerze, nie bardzo to rozumiem. Wystarczy, że dziecko oddaje stolec. A czy on jest bardziej miękki, czy mniej miękki, to wszystko jedno. Natomiast u niemowląt urodzonych przez cięcie cesarskie również obserwowano mniejszą częstość występowania kolki w wieku 4 lat. A w wieku 4 lat kolka rzadko występuje. W związku z tym takie spostrzeżenie, które troszkę też wydaje się być radosną twórczością. Niemowlęta karmione mieszanką 2FL i LNNT w porównaniu z niemowlętami karmionymi mieszanką bez tych oligosacharydów, i to jest ciekawe, znacznie mniej było raportów rodziców w zapaleniu oskrzeli, zakażeń dolnych dróg oddechowych, mniej stosowano leków przeciwgorączkowych i antybiotyków. I to jest bardzo ważne spostrzeżenie. One się wiążą oczywiście z tymi immunomodulacyjnymi właściwościami. No i prawie kończę już, ale to nie jest do końca prawda. Niemowlęta karmione mieszanką z 2FL i LNT rozwinęły mikroflorę jelitową, która była bliższa mikrobiocie obserwowanej u niemowląt karmionych piersią. No i to jest trochę jasne. Zwiększona ilość pożytecznych bakterii, zmniejszona liczba patogenów. Rozwój mikrobioty bakterii kałowych typowej dla karmionych piersią. Ale, co istotne, niemowlęta karmione mieszankami z zawartością oligosacharydów tych dwóch, 2FL i LNT, miały dwukrotnie mniejsze ryzyko swoich antybiotyków w pierwszym roku życia. A związek między spożywaniem mieszanki z tymi oligosacharydami, a niższą i zachorowalnością i stosowaniem leków, które była zgaszona przez rodziców, może być powiązana z rozwojem mikroflory jelitowej. Końcowe wnioski. Oj, nie będą to jeszcze końcowe. HMO działa jak rozpuszczalne receptory. O czym mówiłem Państwu, to wpływa na zapobieganie chorobom zakaźnym jelit dróg oddechowych i dróg moczowych. Zmieniają HMO odpowiedź na błonkę gospodarza i komórek odpornościowych. Sprzyja powstaniu mikrobioty jelitowej bliższej tym karmionym dzieciom przez mamy piersią. No i teraz ten znane funkcje HMO, których poprzednio udawano, że można zastąpić je podawaniem frukto- i galaktooligosacharydów, to stało się już może trochę mniej atrakcyjne, gdyż technicznie stało się możliwe dodawanie tych dwóch oligosacharydów do preparatów dla niemowląt. To są regulacje prawne, które istnieją od 2015 roku, które pozwalają bezpiecznie wprowadzać w odpowiednich tych proporcjach, które podałem, te dwa oligosacharydy, czyli dwa fukozylolaktozę i lakto-N-neotetraozę do mleka dla niemowląt. Ten 2FL jest też bezpieczny dla małych dzieci, czyli w wieku powyżej 1 roku, samodzielny w połączeniu z LNT, co też EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zaświadcza. Czyli właściwie to nie mogę napisać take home messages, bo Państwo siedzą w domu, no ale tak to się mówi czasami. HMO odgrywają rolę w rozwoju układu odpornościowego, zapobiegają replikacji patogenów, promują zdrową różnorodność drobnoustrojów, indukują dojrzewanie błony śluzowej jelit, modulują komórki odpornościowe i receptory rozpoznające patogen. Żeby nie było tak słodko.
Taka praca się pokazała. Human Milk Oligosaccharide Composition, czyli skład oligosacharydów mleka ludzkiego, jest związany z nadmiernym przyrostem masy ciała podczas wyłącznego karmienia piersią. Badanie eksploracyjne. To znakomici autorzy i wniosek, niektóre HMO, w tym ta 2FFL, czyli 2-fukozylolaktoza, która jest najliczniejszym HMO, jest obecnie dodawany, jest dodawany do ten HMO do niektórych preparatów dla niemowląt, mogą być jedną z przyczyn nadmiernego przyrostu masy ciała. No jeżeli tak jest, to ja się zapytam pana profesora Sochy i pani profesor, czy się z tym zgadzają, bo ja nie. Gdyby tak było, to wszystkie dzieci karmione piersią, większość dzieci karmionych piersią, u których to jest przeważający oligosacharyd, to byłoby otyłe. A jak państwo wiedzą, tak właśnie nie jest. Czyli to jest taki ciekawy artykuł, ale wydaje mi się bez żadnych praktycznych wniosków dla nas istotnych. To jest piśmiennictwo, na które państwu chciałem zwrócić uwagę. Oczywiście piśmiennictwa są dziesiątki, ale wymieniam tylko te, z których korzystałem bardziej oraz te, które wydawały mi się są warte spojrzenia, jeżeli chcą państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat oligosacharydów mleka ludzkiego. Bardzo dziękuję.